poznałam prawdę. Kto z was w swoim życiu dąży do poznania prawdy, ten dąży do poznania Boga. 18 lat temu poznałam prawdę, poznałam Jezusa Chrystusa, poznałam tego, który zbawił każdego człowieka, poznałam tego, który dał największy prezent ludzkości, dał ci największy prezent. Gdy dzisiaj chodzisz i jeszcze szukasz jakichś prezentów pod choinkę, to miej świadomość, że Bóg w ciele przyszedł 2000 lat temu, żeby dać ci największy prezent. Prezent, na który nie możesz zarobić, prezent, na który nie możesz się postarać, prezent, który możesz wyłącznie przyjąć przez wiarę, bo to jest łaska, to jest niezasłużona przychylność Boga do ludzi, że On sam, zanim ty jeszcze zawołasz, zanim jeszcze zawołałeś do Niego, położył swoje życie. Wtedy, 2000 lat temu, nie pytaj, jak to się stało, ale 2000 lat temu wiedział o tobie, ponieważ to jest Bóg, który jest ponad czasem. On wszedł w nasz czas, wszedł w naszą czasoprzestrzeń, żeby złożyć ofiarę z siebie, żebyś mógł być pojednany z Bogiem, żebyś mógł narodzić się z Jego Ducha Świętego, z Jego Ducha. Dzisiaj żyjesz w swojej niemocy, dzisiaj plujesz na krzyż, dzisiaj plujesz na krzyż, jeśli nie połączyłeś się z Nim, jeśli nie zechciałeś Go poznać takiego, jakim On jest. Jeśli kiedykolwiek wołałeś do Boga, a ten Bóg milczał, to znaczy, że znasz martwego Boga. Ja znam Boga, który zmartwychwstał. Zechciej poznać Boga, który zmartwychwstał. Jezusa Chrystusa, tego, który przyszedł tutaj, o którym się śpiewa bzdurne kolędy, że Jezus malusieńki, nikt w urodziny niczyje nie wspomina, jak ktoś był bezbronny i mały. Wspomina się rzeczy wielkie w życiu danego człowieka. I wspomnij dzisiaj rzecz wielką, którą On zrobił. Wspomnij to, co uczynił na krzyżu dla ciebie, bo to jest to, co jest Ewangelią. To jest to, co zbawia. Nie zbawia mała dziecina w żłobie. Nie zbawia to. Zbawia wiara w tego, który położył za ciebie życie. W tego, który przelał za ciebie krew. On stał się grzechem, żebyś ty mógł być sprawiedliwością Bożą. On stał się przeklęty, wziął na siebie śmierć, abyś ty mógł obfitować w życie. Jeśli tego nie doświadczasz, to znaczy, że musisz zawołać do Niego. On dzisiaj mówi do ciebie przez moje usta. Pojednaj się ze mną. Wszystkie bariery zostały usunięte. Pojednaj się ze mną. Grzech już w ogóle jest nieważny. Pojednaj się ze mną. Jeszcze dzisiaj zawołaj w imienia Jezus nad swoim życiem. Zechciej poznać Boga takim, jakim On jest naprawdę. Nie wyczytasz tego w książkach. Nie zobaczysz tego w ogóle na filmach. Nie zobaczysz tego w kościele na obrazach. Nie zobaczysz tego. Zawołaj do tego Jezusa Chrystusa, który jest żywy, który jest zmartwychwstały. Ja to zrobiłam 18 lat temu. Pojednałam się z Bogiem. W jednej chwili Duch Święty dotknął mnie. I byłam przekonana o tym, że jestem odłączona od Boga, że Go nie znam, że Go zdradziłam, że zdradziłam tego, który oddał za mnie swoje życie. I w jednej chwili zapragnęłam Go poznać. Powiedziałam: Jezus, nie chcę mieć tej marności w swoim życiu, którą mam. Nie chcę kręcić się wokół własnej osi. Nie chcę być już egoistką. Nie chcę żyć o własnej niemocy. Bo być może wydaje ci się, że masz jakąś moc, ale masz taką moc, jak laptop odłączony od sieci. Taką moc. Lecisz na swojej własnej baterii, która się kiedyś skończy. A potrzebujesz być podłączony do źródła mocy. Potrzebujesz być podłączony do Boga przez Jezusa Chrystusa. Bo On się określił jako jedyna droga do Ojca. On jest jedyną drogą. On, jak szedł na krzyż, miał wiele powodów, żeby powiedzieć: to ich wina. Ale nie potępił ciebie, nie otworzył własnych ust. Szedł na rzeź jak baranek prowadzony, tak już pisał Izajasz 800 lat wcześniej. I tam został zgładzony przez ciebie i dla ciebie.
nie po to, żebyś go żałował, ale po to, żebyś ty mógł dzisiaj powstać i z wiarą zakrzyknąć jego imię nad swoim życiem i przyjąć jego ducha i stać się nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem. Ja dzisiaj jestem nowym stworzeniem. Narodziłam się z Ducha Bożego. Jestem zupełnie inną osobą niż byłam 18 lat temu. Jako nastolatka byłam w totalnym odrzuceniu. Gdy jechałam jakimś tramwajem, a byli ludzie, którzy się śmiali i rozmawiali między sobą, to byłam przekonana, że śmieją się ze mnie. Zasługiwałam na uznanie ludzi. Robiłam karierę, bo tak chciałam się podobać innym. Zamordowałam swoje dziecko, bo chciałam robić karierę. Nie chciałam stracić tego, co miałam w pracy, bo tam czułam się ważna. I to 18 lat temu, gdy spotkałam się realnie w moim duchu z Jezusem Chrystusem, On powiedział mi: twoje grzechy są przebaczone. Umarłem za nie, po to, żebyś ty mogła powstać do życia. I tam wtedy, w pokoju hotelowym, narodziłam się na nowo. Narodziłam się na nowo z Jego ducha. I dzisiaj nie żyję już we własnej niemocy, ale w mocy Ducha Świętego. Nakładam ręce na chorych, a oni zdrowieją. Modlę się o wskrzeszenia. Wyganiam demony. Moje dzieci, mam ich troje, zupełnie nie chorują. Jeśli przychodzi jakakolwiek choroba, nakładam na nich ręce i oni są zdrowi. I dzisiaj ty, jeśli się zmagasz z jakąkolwiek chorobą, możesz podejść do mnie. Nałożę na ciebie ręce i zostaniesz uzdrowiony. Wystaw na próbę Boga, który jest żywy. Nie wołaj do Boga, który jest martwy. Uwierz, że Jezus Chrystus to jest ten Bóg, który w ten sposób okazał ci miłość, że umarł za ciebie i zmartwychwstał i że możesz nawiązać z Nim relację, bo w ogóle o to chodzi. Bóg chce mieć z tobą intymną relację. On chce ciebie, On chce twojej miłości, bo On ci okazał już miłość. Zechcij poznać Boga, zechcij wezwać Jego imienia nad swoim życiem. Narodzisz się na nowo i zobaczysz, że jest rzeczywistość duchowa, o której sobie nie zdawałeś sprawy. Poznasz Boga, ale to od ciebie zależy. Bóg nic nie przeforsuje w twoim życiu. On już wszystko zrobił. Jezus Chrystus już oddał swoje życie, żeby utorować ci drogę. To jest prezent. To jest prezent. Nie zasługuje się na prezenty, ale się je przyjmuje i rozpakowuje. I teraz do ciebie należy decyzja, czy rozpakujesz ten prezent. Do ciebie należy decyzja, czy weźmiesz Boga i Jego życie, Jego ofiarę i skorzystasz z niej. Wybierz dzisiaj życie. Tutaj jest głoszona prawdziwa Ewangelia. Bóg mówi do ciebie: ratuj się, dziecko, ratuj się. Wyciągnąłem do ciebie dłoń w Jezusie Chrystusie. Chciej mnie poznać, a będziesz żyć.